Pewnie to nie było, bo bym nawet nie wiedział, że coś takiego się dzieje. Ja rano będę interweniował, ale no jeżeli to się zaczęło... No podobno tutaj dziennikarze mówią, że pan prezydent rano, znaczy dzisiaj się wypowiadał, że nie będzie interweniował i powie do 21 roku. Ja dzisiaj się wypowiedzi nie słyszałem. Wiem, a myśmy dzisiaj protestowali. To wiem, bo czytałem media, ale mój stan wiedzy jest jedynie taki, że dzisiaj był protest. A ja skądinąd w piątek składałem interpelację w sprawie tych drzew, bo mnie też o to prosiło. A ja, po raz kolejny. Tu sąsiadka prosiła, tak. Wiem. Ale wiem tyle co państwo, proszę państwa, i przyznam szczerze, że jestem w szoku, bo to jest sytuacja. Żeby zaraz po proteście 22:20 przyjechać i drzewa wyrywać? Czy to nie wyglądało na to, że oni chcą je gdziekolwiek przesadzić? Bo oni je po prostu ciężkim sprzętem wyrywali, wrzucali na jeden samochód i po prostu wywozili. Tyle. Gdybyśmy na to pozwolili, no to za chwilę nie byłoby połowy. Ale to też pisałem, że 5 drzew podobno zostało usunięte. Tak, 5 usunęto. Ale to szybko. I to bardzo szybko, bo koleżanka do mnie zadzwoniła. Ale to przecież jakiś specjalistyczny sprzęt, to jest jakaś firma. To mówione wszystko, ewidentnie. To jest absolutnie działanie jaka, ustalone, tylko panie Pawle, jaka to na jakiej podstawie. No, tutaj do mnie krzyczał, żebym ja się upchnęła, żebym sobie uciekła, a tutaj został samochód, na którym drzewa składowali. No, na pewno nie przyjechali samozwańczy drwale, prawda? Czyli to jest to specjalistyczny sprzęt. Ja mu krzyczałam, ja pan niszczy to, co jest dla mnie najważniejsze. On mi tam jest, bo tam na światłach się samochód kontrolował. Tak, jakiś dłuższy czas. Oni kontrolują. On przejechał w tamtą stronę, ja to już się przyspieszę, ja tu przeszłam. No ja rano podejmę interwencję, proszę państwa, tylko teraz nie mamy pewności. No właśnie pytanie, co się stanie w ciągu godziny, dwóch, trzech, państwo też nie będzie wiedzieli, co stali. I on tutaj wjechał na trawnik i ja podeszłam pod tej szczęki. Dantejskie sceny się dzieją. Ale te 5 drzew to odjechało? Co się tak, stało? Tak, ona stała tu ciężarówka z boku. A ja mu powiedziałam, że go nagrywam, a on powiedział... Zadzwonię do Asi. On powiedział, ja wiem. I tylko ja pierwszy to, że ja przedałam, to tylko po prostu. Powiedzcie państwo, prawda, bo ja rozumiem, że dzisiaj padły jakieś zapewnienia, że będą konsultacje jeszcze w tej sprawie, tak? Ja tak zrozumiałam wypowiedź. I oni się wycofali, bo ja nie słyszałem tej wypowiedzi, chociaż pan przesłał informację o mianach, tego jeszcze przeczytał. Na przykład tego SMS-a w ogóle odczytałem, bo przecież o tej godzinie telefon leży.